Witam serdecznie. To odcinek czwarty chyba. Jak dobrze liczę, najbardziej to chyba dzisiaj chcę poruszyć temat, jaki wpływ na DNA ma środowisko. Ale jak zwykle nie pominiemy świadomości, bo już na starcie trzeba zacząć od tego, że wielkim błędem, wiecie, przekłamaniem, może tak, jest sądzenie, oczywiście skądinąd usprawiedliwione, bo tak nas przecież uczono od dziecka, sądzenie, że za nasze DNA odpowiada dziedziczenie genów po rodzicach. No toż to jest bzdura. Jak już wiecie, dzisiejsza nauka zaprzecza temu, dziedziczysz geny po rodzicach tylko dlatego, że w tym środowisku wychowujesz się. Gdyby zabrano cię od rodziców i umieszczono w rodzice niezastępczej, upodobnisz się do nich. A przecież genetycznie nie jesteście spokrewnieni. A na pewno znacie takie przypadki z życia. Dziecko rodziców zawsze jest ich dzieckiem. Nieważne, czy są spokrewnieni. Ważne jest to, w co wierzy. Tak, to jest po pierwsze. A dlatego jest ważne to, w co wierzy, bo mózg wszystkim tym steruje. Wiara to potęga. Naprawdę. I jak mózg tym wszystkim steruje, to dziecko wie, że tak jest. I to jest fakt jeszcze, że przebywa cały czas w domu tych ludzi niespokrewnionych, przejmuje ich zasady, ich nawyki, ale przede wszystkim przejmuje coś, na co my, kochani, w ogóle nie zwracamy uwagi. Mówiąc o rozwoju cały czas, przyjmuje energię. Wszystko jest energią. A tutaj człowiek na planie fizycznym cały czas występuje jako ta postać wieloformatowa, wielowymiarowa. To, co my widzimy za sprawą oczu naszych, to fizyczna postać drugiej osoby, na przykład, kiedy spotkamy się we dwoje. Ale ciało i ciało to tylko fizyczność, a to nie jest wszystko to, co składa się na ciebie. Tak jak już tłumaczyłem, to, co wychodzi z twojego pola świadomości, żeby stworzyć na końcu tej nici. No, postać fizyczną człowieka to jest ta energia zagęszczona w atomie, jak wiecie, to maksimum, tak? To, co w atomie jest, to tylko zagęszczona energia. I to jest 1/10000 1% z nic. To jest nic, ale mimo to tam ciutkę czegoś jest. To jest gęsta bardzo energia. A na to, żeby do tego doszło, żeby zobrazował się człowieku jako fizyczna postać swojej świadomości, pod tego odbiciem jesteś, tak? Ty wyglądasz tak, jak myśli twoja świadomość o tobie, że wyglądasz. Taki jesteś, jak cały świat, tak? Świat jest taki, jaki sądzisz, że jest. A świat zaczyna się od ciebie, czyli całe obrazowanie człowieka jako fizycznej postaci obrazujesz tak, jak chcesz. To nie ma co zwalać na kogoś, że ja na przykład jestem otyła, ja to coś tam, a jestem garbaty czy coś tam. No to nie bądź, co ci każe. To jest tylko pewien stan wiedzy. Żeby zmienić ten świat o 180 stopni, tak jak mówiłem, znów cofamy się trochę do fizyki kwantowej. A tam na dzień dobry, jak wam mówiłem, chcesz poznać fizykę kwantową, stań przed lustrem, popatrz na własne odbicie, obróć się o 180 stopni i przestań oglądać własne odbicie. Nigdy więcej nie obejrzyj się już za siebie. Od momentu tego obrotu idź w przeciwnym kierunku. Będziesz robił wszystko to, co odwrotnie nauczono cię w szkole. I tu zaczynam od genów. Nie jest tak, kochani. Geny to wpływ środowiska. Na YouTube znajdziecie kilka takich filmów, chociaż polecam naprawdę naukowców rosyjskich. Ja ich wolę. Może dlatego, że jestem Słowianem, ale mówi się, że amerykańscy naukowcy to jednak komercja. To się czuje. Ale to teraz nie chcę tego antagonizować absolutnie. Natomiast chodzi o to, że jest kilka takich filmów rosyjskich naukowców, gdzie robili eksperymenty z DNA. Już trzymajmy się ludzkiego, chociaż generalnie DNA wszystkich istot żywych na tej planecie ma w sobie ten pierwowzór nieskończonej mutacji. To,
co można by nazwać czarną dziurą naszej komórki. Tak, to co jednocześnie ci niszczy i stwarza na nowo, to jest ta samoodnawialność, samopowtarzalność i decyzja o wszystkim. Tak, na bazie DNA zaczyna się już twoja boskość, bo ten kod genetyczny człowieka jest po prostu idealny. Ale jego potencjał jest nieskończony. Dlatego tak ważne jest wpływ środowiska. I na tych filmach właśnie jest udowodnione, że jeśli włożę wyselekcjonowane DNA do słoika o takim podłożu, to DNA będzie upodobnione do tego podłoża, tak? Z tego samego DNA mogę zrobić cokolwiek. Czy skórę, czy kości, czy włosy, czy jakąkolwiek inną komórkę. I jeżeli traktujemy to tylko jako czysty, teoretyczny eksperyment naukowy, no to fajnie, tylko my zachowujemy się wtedy jak dziecko w młodszych klasach podstawówki. Pani coś tam mówi, mało istotne. A przez tego wynika kolosalna wiedza. Bo to jest prosty dowód na to, że DNA i dziedziczenie genów to jakiś paradoks. To jest tylko to, w co my wierzymy. To jest tak samo jak z całą fizyką, co dzisiejsi naukowcy mówią. Wiemy już, że to hologram, a dlaczego to jest? Jest, bo świadomość ludzka na to pozwala. To jest dzięki nam, dlatego mówię. Matrix to ty, w jakiejś części tak, bo jesteś baterią, która go zasila. Jest nas więcej, więc wspólnie razem ten Matrix budujemy. Dlatego on się trzyma. I co z tego, że paru jest takich, czy może więcej niż paru, a mimo wszystko mało. Tych, którzy mówią, tak nie jest, ale nas jest za mało, żeby przechylić tą szalę. Efekt setnej małpy, to też warto wiedzieć. Ile tych małpek w stadzie musi być, bo wszystko jest matematyką genialnie policzoną. Ile ich musi być, żeby cała reszta stada nie musiała robić nic. I to jest tak ważne, kochani, że my jesteśmy, każdy świadomy człowiek jest bardzo potrzebny całej reszcie. Tutaj nie ma czegoś takiego, że idziemy na urlop. Uzyskałem świadomość, fajnie, dziękuję, do widzenia. Gdzie pójdziesz? My jesteśmy bardzo potrzebni całej reszcie. Dlatego, żeby być. Zobaczcie, przy efekcie setnej małpy ważne są dwa czynniki, patrzcie. Z 1000 małp, stado ma 1000 małp, 1% to jest wtedy 10 małp, tak? Wyselekcjonujesz te 10 małpek i jak te 10 małpek zrobi tą pracę, że nauczą się w fizyczny sposób korzystania z jakiegoś tam narzędzia, które pierwszy raz mają w swoich łapach, to te 990 pozostałych małp nie musi robić nic, żeby pewnego ranka obudzić się z tą umiejętnością, które tamty musiał się uczyć. Ale to jest jakby jakaś misja, tak? Ci, którzy są na wyższym poziomie, zawsze uczą tych, którzy są na niższym. Historia ludzkości też tego dowodzi, tak? Stąd aniołowie, bogowie, mistrzowie, nauczyciele, duchowi, jacyś przewodnicy, jakkolwiek to nazwiemy, tak? Było ich tutaj pełno i przecież nie możemy powiedzieć, że oni byli do kitu czy coś. Oni naprawdę robili coś dobrego. Jezus też kawał dobrej roboty tutaj przecież zostawił. I robił to, co należy robić. Tak, bo miłość, kochani, to nie jest tylko takie odczuwam ją. Miłość się czymś wyraża. Miłość to też dzielenie się, to pomaganie. Tam coś konkretnego za tym stoi. Jeżeli ja rozwijam się, to ja chcę też wpłynąć na inne. I to nie to, że ciągnę kogoś za uszy, bo ty nie masz racji, ty się mylisz. Nie tędy droga. Nie, ja robię swoje. Spokojnie robię to, w co wierzę. Efekt przyjdzie. Kto będzie na to gotów, ten to zauważy. Kto nie, ten odejdzie. To nie ma co się nad tym zastanawiać. To się samo ułoży. Natomiast bardzo ważne jest to, kochani, żeby wiedzieć teraz, przy tym rozwoju świadomości, popatrzcie, jak my to czujemy. W pewnym środowisku jest nam zwyczajnie niewygodnie. Unikamy pewnych ludzi, ale kiedy to byli pojedyncze osoby, jak to były, to jeszcze było takie od lat nam znane. Nic nowego. Ale zobaczcie, teraz to już są całe tabuny osób. To są pewne środowiska, od których my w ogóle uciekamy. Zmieniamy swoich kolegów, no wiem coś o tym. Nie chodzimy w pewne miejsca, z pewnymi ludźmi nie chcemy wchodzić w jakieś poważniejsze dyskusje. Gadamy tylko tak, za przeproszeniem, o dupie Marynie i patrzymy, żeby szybko rozmowę skończyć, bo to jest jakby nie tyle czas stracony, co szkoda energii. Gdzieś podświadomie, świadomie, podświadomie,
Trudno mi to zawsze postawić granicę między świadomością a podświadomością. Nieważne. My czujemy, jak ważna dla nas jest energia. Coraz mniej dla nas liczy się pieniądz, kariera, szczęście materialne, a coraz bardziej liczy się to, co przeżywamy. To, co czuję i coraz bardziej czuję energię. Tak, nawet rozpoznajemy się po tym, co ja mówię, że gdzieś w mózgu aktywuje się to, co mają wojskowe myśliwce, ten system rozpoznawczy. Nie widzę samolotu jako pilot, że gdzieś tam jest, 15 km stąd, ale mój radar już go widzi. I on poznaje. Dwójnasób, swój czy wróg. I wiem, czy mam go atakować, czy nie, czy go bronić. I my powoli zachowujemy się tak samo. Wchodzimy gdzieś i już wiemy, że z tym chętnie porozmawiam, a z tamtym nie chce mi się. I nie ma co się zmuszać, bo miłość to nie jest tak, że coś musisz. Ja kochać trzeba wszystkich i porówno. To nie jest możliwe. Nie można kochać wszystkich w taki sam sposób, bo oni tego na przykład nie chcą. Jeżeli ktoś ci powie, nie chce być kochany przez ciebie, no to twoja miłość też musi odpuścić, nie? Odej ci, daj mu spokój, jak on nie chce. Nie kochaj na siłę. Miłość to wolność. W każdy sposób. Jak jesteś z partnerem, to też mu tą wolność dajesz. Co nie znaczy, że musi odejść. Tylko po prostu go nie łapiesz w kajdany. Natomiast kiedy obcujesz z obcym człowiekiem, to ta miłość też znaczy wolność. Czyli jak on jej nie chce, tej twojej miłości, to mu nie dawaj. Po prostu opuść go i gdzieś dalej. Nic na siłę. I tutaj jest to właśnie. Czujemy, że energia jest ważna dla nas, więc nie chcemy jej trwonić. Mimo, że wielu, wielu z nas czuje wręcz jej nadmiar. Ale ten nadmiar, on nie idzie w ziemię, kochani. Ten nadmiar raz rozprzestrzenia się na ludzi, którzy chętnie chcą przebywać w twoim towarzystwie, często przypadkowych. A drugie to to, że ta energia idzie do twojego źródła. Jakby z prośbą o następne zasilanie. Czyli im bardziej energetycznie ty dopominasz się o jeszcze, tym bardziej dostajesz jeszcze. Więc, kochani, przy tym rozwoju my potrzebujemy bardzo dużo energii. A coraz mniej jemy i coraz mniej śpimy, zauważcie. A często jeszcze bardzo dużo robimy naraz. Wiele rzeczy. Mamy ten wigor. No, więc szanujemy energię. Bo wszystko, co naprawdę robimy, tą energię spala. Potrzebna jest do pracy energia. Zawsze. A my już cenimy ją. Więc nie chcemy jej trwonić. Jeżeli ja i tak oddaję energię, bo to dzieje się. Rośnie świadomość, rośnie moje pole energetyczne. Więc po to też my jesteśmy. Żeby ją dawać innym. Nie na siłę. Nie na przymus. Nie mówić im, jak mają żyć. Nie o to chodzi. Być między nimi. To jest chyba też jedno z prawidłowych rozumień tego łacińskiego primus inter pares, gdzie jesteś bądź pierwszy między równymi. Wszyscy jesteśmy równi, ale bądź pierwszy. Miej odwagę, bo równi zawsze są równi do czasu, kiedy stoją w szeregu, prawda? A to nie o to chodzi. Każdy z nas czuje swoje indywidualne ja, które wie, że jest odrębne od innych. Nie jestem taki jak ty. Ja mam trochę inny światopogląd. Ja mam jakieś inne zachcianki. Mam coś innego. Cokolwiek to znaczy. Czuję odrębność. W jedności. Jesteśmy przez cech naczynia połączone. Ale moje ja nie musi być kopią was. Każdy z nas coś innego ma jakby do zrobienia. To czujemy. Dlatego ta energia jest tak ważna. Bo jest nam tak potrzebna. Zaczynamy ją cenić. Odchodzimy od tego, co materialne. Przestaje nam być potrzebny pieniądz, kariera, czy jakikolwiek blik. Muszę zmienić samochód na nowszy. Powoli to wszystko schodzi jakby ze schodów. Wiem, co mówię. Sam w tym świecie tkwiłem wiele lat. A teraz mogę to tak łatwo odpuszczać. I naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, że na to mnie stać. Bo teraz wiem, że szczęście to nie było to, co przez lata robiłem. Nic mi to nie dało. Nic z tego nie zostało. Nic nie mam, ale też nic nie żałuję, bo to była piękna lekcja dla mnie, że materializm szczęścia nie daje, a przecież nie istnieje. Jeśli już wiemy, że świat materialny to tylko taka gra, to dlaczego udajemy idiotów przed samym sobą, że on ważny jest? Ważne jest nic, gra, iluzja. Bawmy się, tylko nie wkładajmy w to filozofii,
bo robimy z siebie baranów. To tylko gra. Naucz się grać, graj na własną rękę. A nie filozuj. Bez jajca, kochani. I teraz nad tym wszystkim czuwa i tak jeszcze świadomość. Czyli od wiedzy naszej, że DNA dziedziczymy po rodzicach i tacy generalnie jesteśmy skazani. Tak, za wszystko, co we mnie, nie, za moje choroby odpowiedzialny jest któryś z rodziców. Albo coś tam, czy tam dziadek. I tak będę szukał po rodzinie, po drzewie genealogicznym. Czyli skazany jestem na odbijanie piłeczki. To uczy mnie właśnie tej przeciwności, żebym ja nie szukał życia w sobie. Zawsze jest odpowiedzialne coś za to, co dzieje się ze mną. A prawda jest taka, że odpowiedzialny za siebie jesteś ty i tylko ty. W całości. Od DNA po każdą myśl twoją i każdy krok, wszystko. Nie można zganiać na świat, który sam kreujesz. I teraz od wiedzy tej nabytej ze szkół, że DNA dziedzicza, przechodzę do tego, że wcale nie. Mam pełną władzę nad sobą, więc nad myślami, uczuciami, nad tym, co mnie spotyka, jak i nad DNA. Mam władzę absolutną. Więc czym? Co steruje DNA? Świadomość. To, co wiem. Świadomość to stan wiedzy. Świadomość to twój bank danych. Świadomość to wszystko, co wiesz. Wszystko, co ciebie stanowi. To, co do niej dopuszczasz. Nie wszystko, co usłyszałeś. Bo jeśli opowiem ci kawał, to nie wejdzie do twojej świadomości. Pośmiejesz się i zapomnisz. Kawał nie ma znaczenia. Świadomość to doświadczenie. To wiedza, z którą zgodziłeś się, a potem tą, którą empirycznie sprawdziłeś. Dlatego mówię tak często. Słuchaj tych, których życie pokazuje, że wiedzą, co mówią. A nie słuchaj tych, którzy przeczytali mądrą książkę, bo sobie sam ją przeczytaj. Wtedy ją zinterpretujesz przynajmniej po swojemu. Tak jest z tą świadomością, kochani. Ona teraz krok po kroku bierze władzę nad wszystkim. Krok po kroku. To stale musi być pewien proces. Człowiek obrazowany jako postać fizyczna nie wytrzymałby nagłej zmiany. Po prostu nie wytrzymałby. To jest jak komputer, kiedy wykrywasz nowe oprogramowanie, bo w istocie o tym mówimy. To nie zrobisz tego pyk i już. Tam się też to wgrywa, bo by ci komputer wysadził. Identycznie z twoją głową i całym organizmem. Nie wytrzymałby tego ten organizm. Ze względów biologicznych zwyczajnie. Nie wytrzymałby. Dlatego to musi wchodzić powoli. I tak powolutku mu odchodzimy. I dlatego ja też z całym szacunkiem do innych i do jedności słowo. Ale szacunek najpierw trzeba mieć do siebie. Czuj się wyjątkowy i doceniaj swój własny rozwój. Co za tym idzie, pilnuj swojego serca. Miłość kończy się w jednym miejscu. To, co już kiedyś mówiłem. Zapraszam cię tutaj, każdego. Ale tylko kiedy ja to powiem. Jeśli mi tu buta wejdziesz, to będzie ten jeden powód, że ja z miłości dam ci pysk. Nie wolno ci tego robić. To jest moja przestrzeń, od której zaczyna się Witek, który stanowi swoje prawo, swój świat na swoich zasadach, bo jest mój. Ode mnie wynika. Nie masz prawa tam wejść i powiedzieć, że ty masz zasady lepsze od moich. To znaczy, możesz tak sobie gadać, a nie masz prawa ich mi wpajać. Indoktrynacji mówię, stop. Skończył się świat zewnętrzny, kochani. To jest pobudka świadomości. Tam nie ma prawa ani zasad. To wszystko są wymysły. Możemy żyć w systemie, możemy nie żyć. To jest to, co mówili starożytni filozofowie. Niekoniecznie w więzieniu musisz być niewolnikiem, więzieniem. Niekoniecznie zamknięty musisz być więźniem, przepraszam. Bo i tam można być wolnym. Więzienie to stan umysłu. I de facto tak jest. Wszędzie, gdzie jesteś, doświadczasz trwania, bycia. Nie szukaj sensu, drogi. Zacznij czuć. Później sobie życie poukładasz. Ja nigdy wam nie powiem, co dalej macie robić. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób doprowadzić was do tego stanu wiedzy, po którym wy powiecie to, co ja. Wiem już absolutnie wszystko. Wtedy będziecie dzielić się z innymi, ale siebie ładować wiedzą już nie będziecie. Nie ma takiej potrzeby.
Zaczniecie wtedy czuć, bo inaczej nigdy w życiu nie wyłączycie tego komputera, który nawykł do myślenia, logicznego myślenia. Nie da rady. Wielu się mnie pyta, jak Witek zrobić to? Przestać myśleć, przestać się bać. Nie zrobisz tego w jakiś sposób. Musisz zaszachować własny komputer, doprowadzić go do takiego stanu, w którym on zawiesi się. Inaczej nie wyłączysz go, jak nie zrobi to on sam. A to jest ten pewien stan wiedzy. I to ty ocenisz, ile tej wiedzy ci wystarczy lub na którym poziomie rozwoju zatrzymasz się, bo wielu ludzi też tak ma. Wielu ludzi mówiło mi już, okej, Witek, ładnie gadasz, to jest wszystko fajne, ale mnie już wystarczy. I on się na tym poziomie zatrzymuje, wolno mu, wolno. Zawsze coś podciągnął się w górę. Ja natomiast mówię, że granicy nie ma, bo nie ma. To jest nieskończoność, stały rozwój. Wszystko brnie i pamiętajcie tylko w jednym kierunku. Od zera w każdą stronę. Ale ekspansja to poszerzenie. Mówimy o poszerzeniu świadomości, tak? Wszystko. Poszerzenie. Nigdy nie ma kroku wstecz. Zobaczcie, ilu ludzi teraz ciągnie do pradawnych wierzeń, pradawnych bogów, odbudujmy z powrotem kulturę Słowian i tak dalej. Kochani, ale to już było. Dlaczego ma być jeszcze raz to, co było? Człowiek jako gatunek rozwijał się, rozwijał, żeby dojść do tych czasów, które mamy dziś, gdzie każdy z was może urwać się na własną rękę. Każdy może. Nie każdy jest gotów, to inna sprawa. Ale każdy może. Takie mamy czasy, że odpowiedni stan wiedzy, którą wchłoniesz, nie że ci wbiją, bo tego nie kupisz. Jak jesteś gotowy, dlatego się tak mówi. Zawsze masz taką wiedzę, na jaką jesteś gotów. To w szkołach widać, nawet w podstawówce. Jeden bierze zeszyt, szykuje się na jutro, dobra, pół godziny gotowy. Może mu być już do dwie klasówki. A inny będzie siedział cały wieczór, a to i tak klasówka obleje. To człowiek i to człowiek. Ten jest gotowy na wiedzę, ten nie. Nic nie zrobisz. Kiedyś przyjdzie na niego czas. Ale teraz jest ten czas dla ogółu. Teoretycznie każdy może się urwać. Trzeba tylko do tego dojść. Trzeba zdobyć pewną wiedzę, której nigdy wcześniej nikt wam nie dawał. W szkołach nie uczą tego, ani nie uczy tego żaden polityk, ani żadna wiara, religia, w sensie nikt. Oni tylko odwracają twoją uwagę od ciebie. Tam jest świat, zobacz, tam jest wojna, tam są uchodźcy, tam jest jakiś program w telewizji, oceń go. Dzieje się coś, jakie masz opinie? To nie jesteś ty, to nie ma nic wspólnego z twoim życiem, a żyjesz tym. Widziałem sąsiada w windzie znów pijany. Jest o czym gadać. To znowu nie zajmujesz się sobą. Ale dopiero teraz to czujecie, bo wiem to doskonale. Z chwilą, kiedy zaczyna się już tam budzić ta świadomość, to ty już wiesz, że z powrotem się nie cofniesz. Wolność swoją cenę ma, czasami sporą, ale wielu z was już wie, że i tak ją zapłaci. Bo chce. Bo to jest olbrzymia szansa na wolność. To jest w istocie chodzi o wolność, samostanowienie. Ja zbuduję sobie świat, jaki chcę. Znów przypomnę Hunę. Nie ma żadnych ograniczeń. A moment mocy jest teraz. Znów Huna. Oni 3000 lat temu już to wszystko wiedzieli. A my od 100-120 lat odkrywamy fizykę kwantową, której i tak do dzisiaj jeszcze ludzie jakoś nie mogą chwycić. Bo próbują zrozumieć. A 90 lat temu Einstein powiedział, że tylko dwie osoby na świecie rozumią fizykę kwantową. I te dwie osoby robią błąd. Bo nie da się tego zrozumieć. To trzeba poczuć. Widzisz? Do tego momentu wiedza cię doprowadzi, aż przestaniesz ją logicznie rozumieć. Zaczniesz ją czuć. Będziesz wiedział, że tak jest. I nie musisz tego innym udowadniać. To jest twoja racja. Ty wiesz to. Czujesz to. Nie musisz tego logicznie tłumaczyć. Przecież to jest. Wiesz, że jest. Komu chcesz tłumaczyć? To jest dla ciebie. Twój stan wiedzy tworzy twój świat. Energia, która w tobie rośnie, wpływa na innych. Nic nie musisz robić. Bądź między nimi, jak Jezus na ziemi, wśród ludzi. Chodził, mówił, chcieli, słuchali, nie to, nie to. Nic nie robił na siłę. Jezus nie miał żadnej armii. Nie zmuszał ludzi do słuchania. O to chodzi.
Ja tu też nie chcę Jezusa stawiać na jakiś piedestał, bo takich Jezusów było wiele. Zresztą prawdopodobnie sam Jezus to nie jest jedna postać. Już mówię teraz o historii. Ale takich postaci było wiele. Tutaj chodzi tylko o to, żeby być wśród innych. Dzielić się energią swoją, co robicie zupełnie nieświadomie. Poza to się dzieje samo, po prostu. Ale dzieci też się wiedzą. Jeżeli ktoś przyjdzie z zapytaniem o ten stan wiedzy, który ty już posiadłeś, podziel się. Jak pyta, to jest gotów, inaczej by nie przyszedł. To chce wiedzieć, ciągnie go. To jest najlepsze. Gdyby szkoła nie była obowiązkowa, mielibyśmy lepiej wykształconych ludzi, bo robiliby to z własnych pobudek. A takie nauczenie na przymus dobrze nie bywa. Tyle chciałem wam powiedzieć o tej świadomości i o tym, żeby nie wbijać sobie, że środowisko, w którym jestem, mam kochać, muszę tam być, bo tak nic nie, tak nie trzeba. Czuj, jak jest ci niewygodnie z pewnymi osobami, omijaj je, nie mów im tego, nie lubię ciebie, uciekaj, to nie dochodzi. Po prostu nie wkładaj w to energii. Zobacz, energia podąża za uwagą. Po prostu nie myśl o tym. Nie skupiaj na tym uwagi. Ktoś mi przeszkadza. Aha, no to będę go unikał. I koniec, nic więcej. Nie rozwijaj tej myśli. Postanów, będę go unikał. Samo stanie się tak. Przestanie się jakoś spotykać. Będzie tak, że jak się spotkacie, to zadzwoni telefon albo trzeba lecieć. Samo się to rozwiąże. Nie kombinuj, jak to zrobić. Podejmij decyzję, że będziesz unikał i więcej do tego nie wracaj. Daj życiu pożyć. Żyj z tymi ludźmi, z którymi ty rozwijasz się. I to nie jest coś, co nazwalibyśmy tym takim egoizmem chamskim, tak, że ja żyję tylko po trupach do celu. Że tak mnie to nie o to chodzi. Tu chodzi o rozwój. Nie można, przecież słuchajcie, nie będziemy wiedzy akademickiej uczyć w przedszkolu na przykład, prawda? No bo to niemożliwe jest. Identycznie tutaj jest teraz z ludźmi. Poziom wiedzy nasz, wasz, od tak zwanych lemingów, od najgorszego sortu, że tak powiem. Czyli tak coś kompletnie, nic nie wie w ogóle nas mają za idiotów. Jest tak taka przepaść jest między nami, że mnie w życiu nie pojmą, co ty gadasz. Chociażbyś chciał najprostsze rzeczy wytłumaczyć. Zacząć gdzieś od podstaw, cokolwiek. Choćbyś powiedział, a to umie. Słuchaj, przecież wiesz to z podstawówki. Przecież musisz to wiedzieć. Dlaczego udajesz głupka? Że fizyczność istnieje, jak wiesz to, że atom w środku pusty. Jak może istnieć coś, co jest zbudowane z niczego, to nielogiczne kompletnie. On i tak będzie mówił, że a, ty jesteś głupi. I tym to utnie. Nie poprze swojej wiedzy, bo nie musi. On ma dogmat. Tak mówiła religia, prawda? Dogmat to jest takie słowo. Czyli to jest ta część wiedzy objawionej, która nie podlega tłumaczeniu. Jak mówi Kościół, Bóg jest, bo zawsze był. Boga nie trzeba pokazywać. Tak, bo ksiądz powie ci, nie pokażę ci czegoś, co jest wszędzie. No. I w tym momencie robisz już tak głupi, że nie wiesz, jak zadać następne pytanie. I potem cały czas kumawisz o Bogu i nie wiesz w ogóle, jak go sobie wyobrażać. Więc robisz go jako człowieka, ale to już nie idźmy w tę stronę. Kochani, to jest ważne. Dbajcie o środowisko, w którym jesteście, bo to jest bardzo dla was ważne. Z jakim przystajesz, takim się stajesz. Z wami będący ludzie czerpią od was energię, uczą się, zmieniają się, rośnie ich świadomość. Bo nie muszą tego wiedzieć, nie muszą tego rozumieć. Świat przestaje być logiczny. Świat po prostu jest. Zaczyna być odczuwalny. To jest życie duchowe. To nie są duchy, duszki, diabełki. Nie o to chodzi. To nie mistycyzm. To jest czucie. Duch czuje. Duch nie ma logicznego rozumu, a wie. To jest to, co nazywamy intuicją, przeczucie. To nie wynika z rozumu. To wynika z serca. Nie musisz tego tłumaczyć. Przecież ty wiesz. Bądź z ludźmi, którzy chcą być z tobą. Dziel się z nimi wiedzą, jeśli pytają. Polecaj im kogoś może. Spotykajcie się przede wszystkim. Dotykajcie się, przytulajcie się. Nie bójcie się tego.
Tu jest mieszanie energii. Że już nie powiem o seksie. To jest też bardzo ważne. Żeby teraz dobierać sobie partnerów jednak świadomych. Ja też to wiem. Przecież z wieloma was się kontaktuję. I od tego się zaczyna. Witku, rozpada się mój związek małżeński. Skądinąd kiedyś taki fajny. Teraz kompletnie bez sensu. A zaczęło się od łóżka. Kompletnie nam się nie chce. No właśnie. Bo my już ten poziom energetyczny, słuchajcie, jeżeli energia nie jest podobna jedna do drugiej, to się nie przyciąga. I wtedy energia nie podlega żadnemu logicznemu rozumowaniu. Ona jest. A my próbujemy to zrozumieć. Dlaczego odpycha mnie od mojej żony, która pociągała mnie tyle lat? Odpycha, bo moja energia zmieniła się. Jej nie. Więc my nie jesteśmy już spójni. A seks to jest to olbrzymie mieszanie energii. Energia odpycha się, żeby się samo zabezpieczyć. Nie chce zostać wydawana. No to jest tak, jakby skupić pieniądze, tak? Nikt ich nie chce kupić. Wolę to wydać świadomie na coś, niż je zgubić, czy zostać okradzionym. Dokładnie. Więc nie róbcie tego na siłę, bo miłość potrzeba. Nie, to jest kolejna idea. To jest kolejna idea. I nie sięgajmy Platona, który faktycznie tłumaczył pięknie, że byt to idea. Okej, ale to trzeba dobrze rozumieć. Byt w sensie już nawet nie fizycznym, obrazowanym, to niekoniecznie fizyczność. Jakiś. Tak jak prąd obrazuje się w żarówce, widzisz światło. O, można nazwać bytem. Nie nazwiesz bytem samego prądu, bo to tylko energia. Coś chciałem powiedzieć, się pogubiłem. Ale słuchajcie, kochani, jest tutaj oczywiście, jest tu ze mną Dorotka, ale Dorotka ma pewien plan, ale nie na teraz. Więc to będzie film bez Dorotki. Ona powie tylko dzień dobry, prawda? Dobry wieczór. Nie powiem. Dziewczyny tak mają, ma wymalowała się specjalnie, powiem wam tylko cicho. Kochani, będzie wiele tych odcinków o tym, co naprawdę dzieje się w nas. Ale step by step. Akurat dziś bardzo chciałem powiedzieć o tym DNA, jak ważne jest środowisko. Żeby zmienić cały system tego myślenia o świecie, a zacząć od siebie, wszystko zaczynam od siebie, tak? Więc mianowicie, żeby przeprogramować siebie, trzeba zrozumieć to, że nie jest tak, jak wcześniej nam się wydawało, jak nas uczyli. Prawda jest inna, kochani. Tym wszystkim steruje świadomość. Nie dziedziczenie po rodzicach, po dziadkach, czy cokolwiek. Natomiast już wpływ środowiska to jest zupełnie inna bajka, bo to jest mieszanie się energii. Jesteś z kimś, wasze pola energetyczne mają, tu jest jeden zbiór, tu jest drugi zbiór, spotkacie się razem, jest część wspólna obu zbiorów. Tu się energia miesza. Nie mieszaj energii z tym, z kim jej nie chcesz mieszać. I wiedz, że to jest dobre z twojej strony. Podbasz o siebie. Jak masz zacząć świat od siebie, to pierwsze, co musisz zadbać, to o siebie. Każdy chciałby zrobić jak najlepszy świat, najlepiej idealny. No więc to ty musisz być idealny w tym wszystkim. Twoje pole energetyczne powinno być bardzo czyste. Krystalicznie czyste. Więc dbaj o siebie. Po prostu. I żadnych wyrzutów sumienia. Jeżeli coś wiesz intuicyjnie, zaufaj w to. Świat nie jest logiczny, naprawdę. Przestaje być. Do tej pory był. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze to on jest taki podzielony, okej. Okay. Ale przestaje być logiczny. Coraz więcej z was już to wie. Już czuje. Już nawet dziwi się, że ma takie przeczucia sny, czy coś. Zmieniamy się. Coraz bardziej czujemy. I pozwólmy sobie na to. Akceptujmy te zmiany. Jak czujesz, że coś ci złoży, idź w tę stronę. Jak czujesz, że nie, porzuć. Nie myśl, nie oceniaj. Mamy nie oceniać, zacznijmy od siebie, nie oceniaj własnych zachowań. Czy ja dobrze robię, że z kimś nie chcę się spotykać, zostaw to. Tak czujesz, tak rób. Nie myśl. Rób, co czujesz, a będziesz sobą. I z tym was zostawię do następnego odcinka. Chyba to chciałam powiedzieć dziś, naprawdę. Do następnego razu, kochani. Do następnego
razu. Dziękuję za uwagę.